Dzień dobry, gościoix.pl, Jacek Pożycki, Grupa Beskidzka, nieprzypadkowo Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, pan naczelnik Jerzy Siodłak. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Ponoć najtrudniejszy zawód świata. No to chyba legenda jakaś. Tak, legenda. A w skali trudności, jak pan miał określić, tak 1 do 10, przy czym 10 to najtrudniejszy? Myślę, że ratownicy górscy w ogóle nie myślą w kategoriach trudności, jeśli chodzi o zawód ratownika górskiego, zawód, profesję, dlatego że to jest pasja i tu przychodzą ludzie, którzy nie są zmuszani albo do tego, że wybierają tą profesję, bo muszą albo chcą zarobić jakieś straszne pieniądze. To też muszę od razu powiedzieć, że jeżeli mówimy o ratownictwie zawodowym górskim, to naprawdę nie są duże środki finansowe, więc na pewno dla pieniędzy tego nie robimy. Robią to ludzie po prostu z pasji, z zaangażowania, z miłości do gór. Można różne oczywiście idee głosić. I ktoś kiedyś powiedział, że celów, dla których przychodzi się do ratownictwa górskiego, jest tyle, ilu samych ratowników górskich, więc każdy ma jakiś tam swój zakamuflowany zapewne z tyłu głowy powód, pomysł, ideę. Jak zapytamy ratownika, to dlaczego przyszedł tutaj do tej służby, to każdy ma trochę problem. Najczęściej się mówi, bo chciałem, albo chcę nieść pomoc ludziom w górach, bo rzeczywiście to jest takie sztandarowe hasło i ono nawet w statucie występuje jako jeden z zasadniczych punktów celów ratownictwa górskiego pod szyldem GOPR-u. Za darmo. No tak, jest to, dlatego jest to ochotnicze. Pan stwierdził przed włączeniem kamer ludzi, którzy są w tej grupie beskidzkiej. Tak, ponad 90% w ogóle w ratownictwie górskim w Polsce to są ratownicy ochotnicy, czyli wolontariusze, dzisiaj trochę inaczej się to nazywa. To są ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, ludzie różnych profesji, różnych zawodów, od rolnika, ślusarza, mechanika, po profesorów, po księży. A gdyby pan nie związał się z górami, tak jak się pan związał, to co by pan robił? Znaczy ja w ogóle z wykształcenia jestem techniczną osobą w mechanice precyzyjnej, elektronice, a pasja do góry i wszystkiego, co z górami związane, bo wcześniej, zanim stałem się ratownikiem górskim, już należałem do klubu wysokogórskiego, wspinałem się, jaskinie, speleologia, przewodnictwo, narty i jako instruktor narciarstwa również w późniejszym czasie. I ratownictwo górskie dla mnie było takim wspólnym mianownikiem, w którym skupiłem wszystkie te pasje, łączę te wszystkie swoje pasje. I stało się właściwie sposobem na życie, bo ratownictwo górskie to jest sposób na życie. I nawet nie tylko dla ratownika etatowego, ale dla ratownika ochotnika, bo praktycznie spędza wiele swojego wolnego czasu w górach. Bo to są właśnie święta, to są okresy wakacyjne, to są weekendy. Wtedy, kiedy ludzie wyjeżdżają w góry, ludzie różnych innych profesji i spędzają w górach czas, to my mamy wówczas okres największego natężenia, skupienia naszej pracy, bo wtedy rzeczywiście najwięcej się w górach dzieje. Do jakich zdarzeń jesteście wzywani? Praktycznie do wszystkich zdarzeń, które w górach mają miejsce. To nie jest tylko turystyka, różne formy rekreacji, czyli turystyka piesza, rowery górskie modne w ostatnim czasie, ratownictwo narciarskie, czyli ratowanie narciarzy, snowboardzistów na ośrodkach narciarskich od wielu, wielu lat. Grupa Beskidzka z tego słynie, jest największą tego typu właśnie grupą ratującą ratowników narciarskich. To jest rocznie około 1600-1800 tego typu wypadków właśnie zimą. To są również jaskinie. To się czasem zdarzało, że była i jazda konna, jazda na różnego rodzaju pojazdach mechanicznych, aczkolwiek wjeżdżanie do kompleksów leśnych, górskich jest zabronione, ale no niestety są tacy, którzy tam łamią właśnie te przepisy i wjeżdżają, też się zdarzają. Góra nic się nie może stać. Dokładnie, no tak, ale też pomagamy mieszkańcom, bo w okresach klęsk żywiołowych, czy w okresach, kiedy mieliśmy w ostatnich latach takie bardzo intensywne opady śniegu i ludzie mieszkający wysoko w górach mieli problem z dotarciem do szkół, do sklepów, to i w takich sytuacjach oczywiście służymy pomocą, również pracownikom leśnym. Zdarza się czasem niestety, że dochodzi do jakichś dramatycznych wypadków przy wycince drzew. Wówczas jesteśmy również obecni i tak jak powiedziałem, wszystko co w górach się dzieje i dzieje się i ma tą taką dramatyczną otoczkę, no niestety zdarzają się różnego rodzaju wypadki, jesteśmy wzywani, czy to przez mieszkańców, czy tych, którzy w tych górach są, chodzą, mieszkają, czy uprawiają jakieś formy relaksu, to również przez służby. Pracujemy z takimi służbami jak policja, straż pożarna, straż graniczna, my się znamy, uzupełniamy, również jeśli chodzi o możliwości techniczne. Najtrudniejsza właśnie akcja, najbardziej
dramatyczna, trudno, niebezpieczna. To często to pytanie się pojawia, ale to trudno jest tak określić, która była dramatyczna, najtrudniejsza, bo dla każda jest inna. Można powiedzieć, że oczywiście są pewne schematy działania, szablony, podziały statystyczne, ale każda akcji jest taka specyficzna i trochę inna. A czy jest jakaś, która utkwiła panu akurat? W mojej pamięci to wiele tego typu działań było. Ja pamiętam jedną z takich, właśnie pierwszą moją jako wówczas młodego naczelnika wiele lat temu prowadzenia wyprawy poszukiwawczej. Szukaliśmy człowieka, który nagle zniknął. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Zniknął. Po prostu szedł swoją partnerką po górach, wędrowali sobie szlakiem turystycznym. On się zatrzymał na chwilę, twierdził, że za potrzebą i zniknął. I nie było go przez wiele, wiele godzin. Nie mogliśmy trafić na żaden ślad, nie było wówczas jeszcze telefonów komórkowych w powszechnym użyciu. Nazwaliśmy tą akcję nawet jakimś cudownym wniebowstąpieniem, bo no naprawdę przez wiele godzin mieliśmy ogromny problem znaleźć i zlokalizować tego człowieka. Udało się go znaleźć, kompletnie wyczerpanego, wyziębionego, to był okres zimowy. Rzeczy, które nie do końca zostały wytłumaczone, dlaczego on się odłączył aż tak, dlaczego się znalazł w zupełnie innym miejscu niż zniknął. I pamiętam jako naczelnik kierujący tą wyprawą dużą, wieloosobową, wówczas też inaczej się prowadziło trochę działania poszukiwawcze, dzisiaj przy nowoczesnej technologii z użyciem nawigacji czy satelitarnych technologii, telefonów komórkowych. Mniejszymi grupami o wiele skuteczniej jesteśmy w stanie odnaleźć człowieka w terenie. Wówczas robiło się to w wieloosobowych składach, przeczesywało się teren, sprawdzało, posługiwało się intuicją, pewnym doświadczeniem ratowników, tych, którzy kierowali wyprawami. A pamiętam jeszcze, ta wyprawa była charakterystyczna dla mnie w ten sposób, że była piękna noc, bo to wszystko się działo nocą. I kometa wówczas pojawiła się na niebie i to zjawisko na kilkadziesiąt albo kilkaset nawet lat, jeśli chodzi o możliwość obserwowania, i to też zapamiętałem. To wszystko razem złożyło się w taką całość, że utkwiło bardzo, bardzo w mojej pamięci. Ale to są takie działania tu. Ja również uczestniczyłem w jakichś misjach zagranicznych, bo dla mnie wstrząsem, dla młodego ratownika, który złożył przyrzeczenie, był udział w akcji ratowania, niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 roku. To, co tam zobaczyłem, z czym się tam spotkałem, zderzyłem, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, do dzisiejszego dnia i do końca życia zapamiętam te sekwencje. No, kiedy w ciągu minuty ginie ponad 17 tysięcy osób i my tam zostajemy przerzuceni, żeby nieść pomoc, ratować. I widok tego, co tam zobaczy, znaczy co zostaliśmy na miejscu, jeśli chodzi o dramat, tragedię tych ludzi, tak jest, no oczywiście wykorzystując wszystkie dotychczasowe doświadczenia, to też zostawia taki trwały ślad, uczy ratowników, na pewno dużo uczy, jest ogromne doświadczenie, niejednokrotnie trudne. No ale jeżeli ktoś się podejmuje ratownictwa, musi się liczyć z tym, że nie zawsze to, co zobaczy, czy to, w czym będzie uczestniczył, będzie miłe i przyjemne, i na pewno ta pomoc i takie działanie daje dużo satysfakcji. A z takich jeszcze szczególnych obrazów, to też pamiętam rok 1997, słynną powódź w Polsce. Myśmy tutaj jako Grupa Beskidzka nieśli pomoc ofiarom zalanego praktycznie przez wody Odry miasta Racibórz. Wówczas przez 4 dni ja osobiście też latałem na helikopterze, właśnie pod helikopterem na linię, długiej linii, gdzieśmy przez pierwsze 2 dni ludzi wyciągali z opresji zalanych domów, woda ciągle się podnosiła przez okna, balkony. No to można by książkę napisać w detalach o każdym z takich działań tam na miejscu, a później 2 dni kolejne, kiedy już pogoda się poprawiła, woda zaczęła opadać, to ludzie, którzy zostali w tych domach gdzieś tam na strychach, górnych piętrach, bo dół był zalany, oczekiwali wsparcia w postaci żywności, wody do picia, i też żeśmy to dostarczali właśnie z powietrza za pomocą helikopterów, wisząc na linach i wykorzystując cały bagaż doświadczeń, który ratownicy górscy mają, jeśli chodzi o operowanie różnego rodzaju technikami na helikopterach. To są takie rzeczy, których się nie zapomina, a w takiej codziennej służbie no to było wiele takich akcji, gdzie zimą właśnie przy ośrodkach narciarskich pomagamy tym narciarzom, którym no coś tam powiedzmy nie wyszło, urazy kończyn górnych, dolnych. Dzisiaj, kiedy zmieniła się technika jazdy na nartach, prędkości też się zwiększyły, mamy więcej takich urazów wielonarządowych.
No i ilość tych wypadków w grupie, ponad 2000 rocznie, to też świadczy o tym, że każdy ratownik w tej grupie, jest nas prawie 500, to jest prawie 1/3 wszystkich ratowników górskich w Polsce, tu na terenie właśnie Grupy Beskidzkiej, to ci ratownicy mają ogromne doświadczenie, bo przez ich ręce przechodzi spora dawka tego typu dramatycznych zdarzeń. I są sytuacje, które kończą się dobrze, ale są też akcje nieudane, albo może inaczej, są sytuacje, które nie kończą się dobrze. No, takimi najbardziej już oczywiście dramatycznymi rozwiązaniami końcowymi to jest wtedy, kiedy nie uda się kogoś uratować. Na całe szczęście tych wypadków, tej ogromnej ilości wypadków, tych najbardziej tragicznych, dramatycznych, czyli kończących się śmiercią osoby, której chcemy pomóc, wypadków jest znikoma ilość. W ciągu roku różnie bywało. Bywały takie lata, że nie było ani jednego wypadku śmiertelnego, z czego się zawsze cieszymy. Były takie, gdzie zanotowaliśmy 1-2 tego typu zdarzenia, ale były też i takie lata, gdzie mieliśmy 6 czy 7 tego typu różnego rodzaju zdarzeń. Oczywiście to wynikało, konsekwencje tego najbardziej dramatycznego finału były różne, to znaczy różna ścieżka dojścia do tego. To były wypadki związane z turystyką pieszą, ale i z rowerami, i z lataniem na glajtach, czyli spadolotniach i różnego rodzaju tego typu sporty. Były to wypadki pracowników leśnych, no i po prostu też choroby. Ktoś, kto wyjeżdża w góry i nie do końca bierze pod uwagę stan swojego zdrowia, albo nie wie nawet o tym, że ma jakieś tam dolegliwości, różnica ciśnień, czasem szybki wyjazd kolejką powoduje, że no, zaczynamy mieć jakieś tam problemy, na przykład z układem krążenia, i nie zawsze się uda zdążyć z pomocą na czas. Tego się zawsze boimy i o tym też mówimy, aby ta pomoc nie nadeszła za późno. Stąd też cały system szkolenia, stacji w górach, sprzętu nowoczesnego, bo też trzeba powiedzieć, że czas dotarcia w historii GoPro, ta historia już liczy sobie ponad 60 lat, 67 lat tak naprawdę historii GoPro, a jeżeli się odwołamy do historii TOPR-u, czyli Tatrzańskiego Pogotowia, to mamy w tym roku już 110 lat ratownictwa górskiego w Polsce. Cały czas się doskonalimy, cały czas zmieniamy. I na wyposażenie. Tak, i na przestrzeni ostatnich tak naprawdę 20 paru lat ratownictwo górskie w Polsce przeszło naprawdę nawet nie ewolucję, a rewolucję, bo pamiętam jeszcze czasy, gdzie jeździliśmy starymi radzieckimi uazami, takimi naprawdę trzymającymi się na przysłowiowej agrawce. Owszem, z sentymentem ci najstarsi ratownicy wspominają te czasy, jak każdy wspomina z sentymentem swoje młode lata, ale dzisiaj kłady, skutery śnieżne, maszyny ogromnej mocy, bardzo specjalistyczny sprzęt do ratownictwa, typu różnego rodzaju nosze, współpraca z lotniczym pogotowiem ratunkowym, najnowocześniejsze helikoptery, jakie sobie można dzisiaj przemyśleć. W helikopterach, przerwa na moment, chodzi o koszt. Chcę zapytać o koszt, na przykład wysłania takiego helikoptera do osoby, która potrzebuje pomocy. W naszym kraju tej pomocy za darmo, tak? Czy dla użycia, osoby, która wzywa pomocy. Tak, to właśnie od tego trzeba zacząć to powiedzieć, że każdy, kto w górach ma problem i wzywa ratowników górskich, czy to w Tatrach, czy w innych górach Polski, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jest na Słowacji na przykład. No i nie tylko na Słowacji, ale w innych krajach, nawet w Czechach, a już nie wspomnę o krajach alpejskich. No, jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni i nie wykupimy sobie polisy, jeżeli dojdzie do udzielenia pomocy przez ratowników górskich, musimy się liczyć z kosztami, a jeżeli to, co Pan wspomniał, w grę wchodzi w takich działaniach helikopter, no to te koszty idą w 1000 euro, przeliczymy sobie to po kursie na złotówki, to są naprawdę gigantyczne koszty i dlatego my też niejednokrotnie apelujemy do wszystkich tych, którzy uprawiają różne formy ruchu, rekreacji w górach, że wyjeżdżając za granicę, czy nawet chodząc tutaj w paśmie przygranicznym, gdzie dzisiaj w dobie otwartych granic czasem może nawet nie zdajemy sprawy, żeśmy przekroczyli granice. No, granice są oznaczone, ale w terenie górskim nie zawsze tak bardzo precyzyjnie. Jeżeli nam się cokolwiek przydarzy po stronie na przykład granicy, po stronie Republiki Słowackiej czy Czeskiej i do akcji wkroczą ratownicy górscy tamtych państw, no to bez ubezpieczenia mamy fakturę. Ona może opiewać na koszty od kilkuset do kilku tysięcy euro. A w Polsce? Czy uważa Pan, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie czegoś takiego, żeby jednak ponosić pewne koszty? To jest problem i dyskusja, która trwa w kręgach samych ratowników, urzędów, pod które podlegał GOPR i TOPR. Dzisiaj podlegamy pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
No i w tym gronie dyskusyjnym jeszcze były firmy ubezpieczeniowe, które też gdzieś tam były zainteresowane tego typu, jak to się mówi slangiem ubezpieczeniowym, produktem. Zresztą nie jest to produkt, który w Polsce byłby pisany na nowo, bo tak jak wspomnieliśmy, w innych krajach Europy to są sprawdzone i przetarte ścieżki. W Polsce jakoś nigdy do tej pory nie weszliśmy w ten system powiązania, uprawiania jakichś form rekreacji, turystyki, wspinaczki czy wyczynu w górach z ubezpieczeniami. I inaczej jest też finansowane ratownictwo górskie w naszym kraju niż w krajach europejskich. A pan jakie ma zdanie na ten temat? Też się wielokrotnie na tym zastanawiałem, bo nawet brałem udział w takich zespołach, które pracowały nad tym, opracowaliśmy nawet cennik usług ratowników górskich w Polsce. Gdybyśmy wprowadzili pewien taki mariaż tego, co mamy dzisiaj z systemem ubezpieczeń i powiązali to w pewnej części, myślę, że na tym by wszyscy zyskali. I turyści, którzy uprawiają, korzystają oczywiście z pomocy ratowników czasem, może dlatego, że służby górskie miałyby nieco więcej środków. Mało tego, sama świadomość tych, którzy w te góry wchodzą, byłaby też trochę inna, bo jeżeli musimy za coś zapłacić, to czujemy, że aha, płacimy, czyli jakieś konsekwencje tego są. Powiedzmy, te najprzyjemniejsze to takie, że mamy 100% gwarancję, że skoro żeśmy zapłacili i jest jakiś system powiązania ubezpieczeń z ratownikami górskimi, to oni na pewno będą, są dobrze wyposażeni i zrobią wszystko profesjonalnie. A na wszelki wypadek? Tak jest. A to nie znaczy, że dzisiaj tak nie jest. No jest, tak, bo niektórzy, były różne próby wprowadzania takich polis, jak o tym mówimy tak dokładnie w Polsce, ale sami ludzie się zastanawiali, po co ja mam wykupywać jakąś polisę ekstra, skoro i tak tych ratowników mamy i ci ratownicy i tak przylecą, przyjadą i udzielą pomocy. Więc to tak... A jaka jest świadomość na temat respektu wobec gór, tych turystów, którzy wychodzą? Czy coraz bardziej są świadomi, czy wręcz przeciwnie? Jeżeli popatrzylibyśmy na statystyki, czyli wzrastającą liczbę wypadków, to pewno ktoś by wyprowadził taki prosty wniosek, że jest coraz gorzej, tak? Bo liczba wypadków drastycznie rośnie. Ja nie patrzę na to w ten sposób, dlatego że wzrosła bardzo liczba ludzi, którzy spędzają swój wolny czas i różnego rodzaju aktywności w górach. Ale to jest naprawdę lawinowy przyrost. To widać w miejscowościach górskich, Beskidach. I to się przekłada oczywiście na ilość wypadków. Poza tym pojawiły się nowe formy ruchu w tych górach, no na przykład rowery. I to się rozrasta w trybie takim naprawdę mega szybkim. Przybyło różnego rodzaju tras, tych traków rowerowych i ludzie się poruszają. I super, no bo chcemy być zdrowi, chcemy być aktywni, jest moda na ruch, na to, żeby być fit i tak dalej, więc okej. Tylko, że to nie zawsze właśnie w tym takim ogromnym zapędzie, każdy chce jeździć na rowerze, każdy się chce wspinać, każdy chce być mega aktywny. Czasem zapominamy o tym, że... W sandałach na rysy nie. Że na przykład tak, że nie, że są jakieś wymogi, że są pewne zagrożenia w tych górach, że są pewne takie restrykcje związane z bezpieczeństwem. A te kalor takiego bezpiecznego poruszania się po górach, gdybyśmy mogli jakoś tak zmierzyć do zakończenia? No, możemy kilka takich zasad. Punktów, zasad sobie przyjąć. Jeśli chodzi o dekalog narciarski, to on jest. To są pewne zasady FIS, każdy narciarz powinien je znać. Też z tym bywa różnie. Ja to powiem tak, jeśli chodzi o narty w górach, to gdyby każdy, kto ma prawo jazdy, zastosował te same zasady do ruchu na nartach, ustąp pierwszeństwa, zatrzymaj się, omijaj, zwróć uwagę, bądź ostrożny, rozglądaj się, przestrzegaj znaków, tych wypadków zapewne by też było mniej. Jeśli chodzi o góry i to ratownictwo górskie i wszystko, co związane z aktywnością w górach, nie związane stricte z nartami, to jeżeli byśmy zapoznali się z tymi podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, czyli zagrożeniami, które w górach są, czy to związane z pogodą, czy, a to oczywiście są kwestie, czy to ograniczonej widoczności, niskich temperatur, różnicy ciśnień, różnicy temperatur, dolina, a szczyty, na przykład nawet w tych Beskidach. Gdybyśmy się odpowiednio ubrali, gdybyśmy zasięgnęli informacji przed wyjściem w góry, czy planowaną wycieczką, jakąś turą, zapoznali się z rejonem, zadzwonili do ratowników górskich, to naprawdę niewiele kosztuje, my chętnie udzielamy informacji, weszli na odpowiednie strony. Myślenie, planowanie. Tak jest. Przede wszystkim myślenie. Jak zaczniemy myśleć, to unikniemy wielu niepotrzebnych problemów. Jest taka aplikacja Ratunek. Jeżeli mamy, dzisiaj praktycznie każdy używa smartfona, ściągniemy sobie tą aplikację Ratunek, to w sytuacji zagrożenia po naciśnięciu odpowiedniego guzika, który jest na tej aplikacji,
trzykrotnego, my natychmiast widzimy, gdzie ten człowiek się znajduje. Mamy go tutaj w centrali na ekranie, jest zlokalizowany, możemy się z nim kontaktować. A ludzie ciągle jeszcze nie wszyscy udający się w góry korzystają na przykład z tej aplikacji. Zachęcamy, bo to i ułatwi życie nam, jako ratownikom szybko jesteśmy w stanie dotrzeć, opracować strategię dotarcia do kogoś, kto może potrzebować pomocy, a ten ktoś się czuje pewnie, bo wie, że już ma kontakt z ratownikami. Czyli korzystajmy z aplikacji, ze swojego mózgu. Dokładnie. I jeszcze za dwie zasady na koniec. Myśmy planujmy, wjeżdżając gdzieś też w góry, zostawmy pomimo tej całej elektronicznej otoczki, gdzie no niestety czasem w górach akumulator powie, my już Państwu dziękujemy za współpracę, zostawmy informacje, gdzie jedziemy, z kim jedziemy, w jaki rejon, kiedy planujemy wrócić i nie bójmy się dzwonić do ratowników, korzystać z całej gamy różnego rodzaju informacji związanych z profilaktyką, które ratownicy górscy dają wszystkim, którzy w te góry przyjeżdżają. Zapraszamy do nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naczelnik Grupy Beskidzkiej GoPro, pan Jerzy Siodłak. Dziękuję.